Cześć, tu Eko Kreatywna. Witam Was dzisiaj w nowym holu lumpeksowym. Będą super perełki, bardzo dobrych marek. Oczywiście wszystkie te rzeczy, które Wam pokażę, będą z naturalnych tkanin i to tkanin naprawdę dobrej jakości. Także zapraszam na ciąg dalszy. I oczywiście, jeśli lubicie filmiki lumpeksowe, tematykę mody, dobrego stylu, też historii mody i w ogóle sztuki, to zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału. Będzie dużo tego typu filmów i oczywiście bardzo proszę polubcie ten filmik, będzie to dla mnie ogromny zakup. No jest to haul, słuchajcie, z wielu sklepów i z różnych towarów, i z nowych, i jakieś tam drobne rzeczy są też z wyprzedaży. Nie będę się już teraz nad tym rozwodzić, co jest skąd. Powiedzmy, że są to zakupy od 10 do nawet 50 zł w niektórych przypadkach, ale zobaczycie, że warto, bo naprawdę są to rzeczy superowe i wiele z tych rzeczy kosztuje naprawdę grube pieniądze w sklepach. Są to po prostu dobre marki i właśnie tkaniny, które są lepszej jakości i oczywiście są w sklepach, czy w sieciówkach, czy w butikach droższe. Więc lecimy. Słuchajcie, zacznę od, tym razem nietypowo, od sukienek, bo piękne sukienki udało mi się kupić na nowym towarze. Akurat to Wam powiem. Sukienki są z nowego towaru. Na przykład ta sukienka, 100% bawełna. Naprawdę jest piękna, jest trochę taka w stylu safari, ale kolorystyka tej sukienki jest taka bardziej, ja bym powiedziała, porcelanowa. Ja to nazywam blue china, czyli właśnie niebieska porcelana. Pokażę Wam oczywiście tam przebiteczkę, więc nie będę się tu za bardzo ruszać już. W każdym razie piękne kolory. Są to takie tropikalne wzory. Wygląda to trochę jak właśnie jakiś taki wzór kolonialny w błękit, w niebieskim, kobaltowym kolorze. Bardzo piękny, moim zdaniem też jest krój. To jest M-ka, ja mam S-kę, ale bardzo fajny ma krój, ma kieszenie, więc naprawdę krój sukienki i jej styl jest świetny. Ma paseczek do wiązania, jest kotek mój, widzicie? Odwiedził mnie tutaj. Kitek. Jest mu gorąco, poszedł do cienia. Tak, bo dzisiaj jest dość ciepło. Ma tutaj zaszewki, taka właśnie troszkę rozkloszowana, ale tu jest fajnie dolegająca, nie robi takiej bomby z człowieka, więc naprawdę moim zdaniem super rzecz. Można sobie rozpiąć trochę bardziej tutaj, żeby mieć więcej luzu. Jak ktoś nie lubi takich zapiętych dekoltów, można oczywiście też zapiąć ją pod samą szyję i wtedy mamy taką typową szmizjerkę do kol. No, ona jest, no w zasadzie ona jest do kolan, słuchajcie. No i dlatego zmierzyłam Wam tą sukienkę do obcasów, bo tego typu długości wyglądają trochę lepiej do obcasów. Krótkie sukienki i bardzo długie bym mogła spokojnie nosić do baleryn czy do klapek, ale taka długość, żeby nogi wyglądały ładnie, lepiej wygląda właśnie w obcasie. I mam granatowo-białe obcasiki, żeby pasowały do tej sukieneczki. Także naprawdę piękna rzecz w rozmiarze M, słuchajcie. Mam drugą sukienkę w rozmiarze M. Jest śliczna, jest z Benettona, też bawełna, na bawełnianej podszewce. Podszewka jest tylko u góry, to zobaczcie tutaj, ale materiał jest totalnie nieprzezroczysty, jest zupełnie kryjący, także bez problemu można nosić właśnie tą sukienkę bez halki żadnej. Tak jak mówiłam, jest to marka Benetton, więc świetna firma, bardzo fajna, bardzo taka jakościowa bawełna. Piękna kolorystyka. Jest na mnie ta sukienka trochę za duża. Wiecie co, ja ją oczywiście włożyłam z paskiem, z takim vintage paskiem i do Vansów, które ostatnio Wam pokazywałam. Kupiłam sobie w lumpeksie nowe różowe Vansy, więc fajnie to pasuje. No i naprawdę wzór jest, no zobaczcie jaki piękny jest wzór tego materiału. Prześliczna sukieneczka, ma taki ciekawy dekolt, bo z jednej strony ma drapowanie na dekolcie. Ja ją miałam ubraną bez biustonosza i zupełnie nie jest przezroczysta, więc super ideał na lato, bo nie trzeba się w ogóle krępować. I naprawdę świetna, bardzo, bardzo piękna sukieneczka, też właśnie taka długość do kolana przed kolano, trochę przed kolano, troszkę chyba jest krótsza od tej, wydaje mi się, ale niewiele, to jest kwestia 2 cm może. Jestem zachwycona, słuchajcie. Kolejna sukienka jest maxi i jest w bardzo fajne, duże kropy. Jest to biała sukieneczka w kropki, takie większe maxi. Jest to bawełna 100% i można podwinąć sobie rękawki, ja tam pokazuję w jednym momencie w stylizacji. Można ją zupełnie luzem tak nosić, jest nieco przezroczysta, więc albo plażowa,
albo nosimy cieniutką jedwabną haleczkę, cielistą lub białą. Przepiękna sukienka i ja ją też dodatkowo dla Was zmierzyłam z takim paskiem w stylu boho, że można też ją właśnie wystylizować do jakichś boho sandałów, mimo tych nowoczesnych, dużych kropek, ich oversize, właśnie można dodać jakieś dodatki boho, kapelusz i będzie też robiła za właśnie taką sukienkę boho, bo jej krój jest dość taki właśnie luźny, można to do tego stylu sobie dostosować. Bardzo fajna, bawełniana, naturalna sukienka. Moim zdaniem ma bardzo ładny krój. I słuchajcie, kolejna sukienka, to w zasadzie myślałam o sobie z tą sukienką, bo ma tu taką mikro dziureczkę, pokażę Wam. Ale ja ją oczywiście zaszyję sobie. To w ogóle mi nie przeszkadza, ale stwierdziłam, że mimo, że była dość droga na nowym towarze, to jest Diesel, słuchajcie. Ja kocham markę Diesel, bardzo oryginalne, takie w sportowym stylu ubrania. Nietuzinkowe, super jakościowe. Ilekroć coś takiego w miarę na mnie znajdę Diesla, to sobie zawsze kupuję, bo po prostu jest to świetna, świetna firma, bardzo z wysokiej półki. I ta sukienka ma świetny styl, właśnie do Vansów czy do innych Adidasów, z butów typu Adidas. Piękna, super kolor, uwielbiam tą kolorystykę. Oczywiście ten kaptur nie spełnia absolutnie żadnej roli prócz wyglądu, ale mój kolor i lubię taki też nowoczesny styl. Którąś tutaj sukienkę Wam zmierzyłam też z taką torebką, którą Wam teraz pokażę. Świetna torebka od marki Warehouse, jak nowa. Zobaczcie, ona jest ze skóry zamszowej naturalnej. W środku płótno naturalne. Piękna, taka z wytłoczeniem wzoru wężowego. Mam nadzieję, że to uchwyci kamera. No jest to kolor popielaty, wykończenie jest złote. Naprawdę fajna, fajna wielkość. Paseczek jest oczywiście z dziurki, można sobie tutaj wyregulować. Tu nawet nie ma dziurek, tylko to się tak przewleka, że można sobie skracać i przedłużać. No i super, super jak nowa torebeczka ze skórki, jasno szara. Jeśli szukaliście czegoś podobnego na lato w jasnym kolorze, no to jest dostępna, możecie pisać do mnie. Teraz pokażę Wam bluzę i ta bluza jest w rozmiarze L teoretycznie. Tak, jest w rozmiarze L, ale może być to taka oversize'owa bluza na mnie. Jeśli ktoś się w niej nie zakocha i mi nie porwie z tego filmu, to sobie ją zostawię. Jest bardzo fajna, bardzo przyjemna bawełna. Jest to, słuchajcie, marka American Eagle. Amerykańska. Tak wygląda. Tak, jak mówiłam, rozmiar L. Bardzo superowy wzorek, taki liliowo-białe paseczki. Świetna, naprawdę świetna. Ja tu mierzyłam do białej spódnicy i właśnie do tych różowych Vansów, bo to fajnie wygląda. Bo to jest taki Lira Rouge de facto, ta bluza. Jakieś mrówki mi weszły, słuchajcie, na tą bluzę. Muszę je strzepnąć. Ma świetny styl, naprawdę fajna i bardzo, bardzo mięciutka, naturalna. No, dobrej jakości bawełna, fajnej marki. Być może będzie ona ze mną, chyba że jakby ktoś bardzo chciał, to proszę piszcie. Teraz pokażę Wam bluzkę jeszcze. Jest to bluzka marki Rosamund, chociaż wycięto metkę, ale miałam identyczną wcześniej w innym kolorze, więc wiem, że to jest to. Bluzka z jedwabiu i bawełny łączone. Piękna bluzeczka ściągaczowa i to jest rozmiar M na pewno, bo na mnie jest... Mogłaby być, ale ma na tyle luzu, że wiem, że to jest na pewno M-ka. No i oczywiście guziczki z masy perłowej. Piękna rzecz. Ja zawsze poluję na te bluzki, bo możecie sobie zobaczyć na stronę marki Rosamund, jak drogie są te koszulki. To może być też jako bluzka i jako kardiganik też, bo to się rozpina, wiadomo. Także fajna, superowa zdobycz. Bardzo się z tego cieszę, bo te rzeczy w dobrym stanie jest ciężko utrafić. No bo wiecie, no to jest jersey, więc to się po prostu po jakimś czasie zużywa. Jeszcze dwie spódnice i bluzka. I jeszcze akcesoria mam dla Was do pokazania. Tutaj mam bluzeczkę w rozmiarze takim uniwersalnym, dosyć do L-ki. Jest to marka Zavana i tu jest napisane 36, ale ten manekin, który tutaj widzicie, jest w rozmiarze L. I bluzka jest jeszcze ma luz, więc to spokojnie może być bluzka taka większa. Pokażę Wam tu z bliska tą bluzeczkę. Ona jest oczywiście bawełniana i to jest taki
materiał, bardzo fajny, jakościowy materiał, słuchajcie. No i do tego pokazuję Wam spódnicę w rozmiarze LXL, która, słuchajcie, jest naprawdę superowa z lnu na wiskozowej podszewce, super krój, zaraz Wam pokażę troszkę z dalsza tego manekina. Stwierdziłam, że manekin w tym rozmiarze jest dobry, bo na mnie często takie rzeczy są za duże i tu Wam chciałam pokazać po prostu krój tej spódnicy. Jest naprawdę fajna i ma, słuchajcie, 45-46 w pasie, więc naprawdę jest to taka L-ka, XL-ka. Już mówię Wam, jaka marka. Słuchajcie, super firma, bo to jest Gary Weber i... No i zobaczcie, jaki ma ta spódniczka krój, taki taka trochę bananowa jest, lekko rozszerza się na dole. Naprawdę pięknie uszyta rzecz. Pokażę Wam teraz z bliska, tutaj ma takie klinki, ale zobaczcie, jak pięknie to jest wszyte. Uderzyłam o sufit werandy. Naprawdę super, bardzo jakościowy len, materiał bardzo przyjemny i jest jak nowa, naprawdę świetna. Super, super spódnica. Polecam Wam ją. Tak jak mówię, ma 45-46 w talii, więc jest wystarczająco duża. Jakby ktoś chciał koniecznie, to można sobie też trochę zmniejszyć. Łatwiej zmniejszyć niż powiększyć coś, prawda? Bluzka jest naprawdę też świetna. Można sobie doszyć tutaj też taki troczek, jak ktoś nie lubi mieć dekoltu. Ale przewiewna bawełna, rękawek 3/4. Piękny kolor. Naprawdę bardzo, bardzo piękny kolor. W tym roku bardzo modny, ten peach fuzz, a to jest taki nasycony ten brzoskwiniowy róż. I słuchajcie, ostatni ciuch jakby taki normalny z tego hola, to jest przepiękna spódnica vintage, w super stylu. Ona jest w miarę dobra na mnie, trochę luzu mam, czyli będzie miała gdzieś w granicach, słuchajcie, 70 cm w pasie. Może być to M-ka po prostu. Original, tu mam jakąś markę vintage, Siggy Kit. O, to na pewno nie jest dziecięce. 100% bawełna, wiskozowa podszewka, bo jest podszewka. Patrzcie, jaki piękny styl i piękny materiał tej spódnicy. Czarno, taka granatowa i to jest taki niebieski, burzowy, jakby piękny materiał. I zobaczcie, oczywiście, zobaczcie ją w stylizacji. Włożyłam ją specjalnie dla Was do tej bluzki takiej właśnie jedwabnej, ściągaczowej, bo do takiej spódnicy pasuje taka bluzka do ciała, bo wtedy wygląda się po prostu w tym szczupło, jak góra ciała jest doległa, a spódnica trochę szersza. A ona oczywiście znowu jest w takim świetnym, sportowym, lekko kroju, super tutaj fajnie dopasowanym i ma kieszonki, więc ekstra, po prostu ekstra piękna spódnica. No sami powiedzcie, czy nie jest boska. Przepiękna jest. Jeszcze jedna rzecz, którą Wam przymierzę do mojej jednej sukienki boho. Kupiłam nową z metką, jedwabną chustę. Napisane jest na metce, że jest to jedwab. Patrzcie, jakie cudo. Wielka chusta. Można z tego zrobić, powiedziałabym nawet, że pareo by można z tego zrobić. Jak sobie to złożymy i przewiążemy na przykład na kostiumie. Kolorystyka jest po prostu boska. No i ona jest naprawdę, słuchajcie, jak... No nie jest jak nowa, bo ona ma metkę normalnie, patrzcie. Normalnie ma wszystko, metkę, ma opis i tak dalej. Jest to nowa chusta z jedwabiu i to po prostu w tak cudnych kolorach. Wow! Taką chustę można używać zamiast sweterka, zamiast chusty na głowę. Znaczy, jako chustę na głowę, nie zamiast. No i właśnie nawet jako pareo. Cudo! Przepiękna! No, kolory mnie mega zachwyciły. Dajcie znać, co Wy sądzicie na ten temat, ale dla mnie... Słuchajcie, jeszcze Wam chcę pokazać tę stylizację, bo ostatnio nie zrobiłam w końcu stylizacji z takimi nowymi bucikami 37, które miały kolory lila róż i taki lekki bordo i chciałam Wam pokazać je do tej właśnie sukienki z jedwabiu. Sukienka jest moja, ale to jest takie 36, jakby ktoś się zakochał w jedwabnej sukience takiej, to zastanowię się nad jej odsprzedażą, ale po prostu chcę Wam tu pokazać, bo ja ją czasami nosiłam, zdarzało mi się na wakacje kiedyś we Włoszech. No i jest to jedwab oczywiście. I zobaczcie, jak fajnie pasują te buciki do tego. Super po prostu. I kobieco, i wygodnie, i w ogóle. Ekstra. Piękna też sukieneczka. Bardzo, bardzo prosta, bardzo wygodna, cieniutka na lato. Tak, i ostatnia rzecz, jaką chcę Wam pokazać, a właściwie ostatnie kilka rzeczy, to będą obrusy. Piękny obrus, haftowany ręcznie, z ręcznie robioną koronką. Patrzcie, jakich pięknych, cudownych wprost kolorach.
Planowałam go komuś dać na prezent, więc może będzie na prezent. Chyba, że ktoś z Was bardzo, bardzo by chciał. Ale patrzcie, jaka piękna robota. Ręczny haft, ręczne koronki. Cudowne pastelowe kolory. Naprawdę cudo. Mam też serwetki. Naprawdę cudne, ręcznie robione serwetki. Widać, że taka naprawdę robota, jak to się mówi, robota koronkowa oczywiście. Patrzcie, normalnie szok. Jakie piękne. Po jednej będę pokazywać. No cudo. Około 20 cm średnicy. To już było chyba. Ta różowa mnie zachwyciła na maksa. No, te serwetki mogą pasować do takiego obrusa też, ale wiecie co, ja w ogóle nie używam takich serwetek na co dzień, natomiast mam taki pomysł, żeby je oprawić w ramki i zrobić po prostu takie piękne, na kontrastowym tle obrazki w stylu eleganckim takim. Na pewno będzie to superowo wyglądało na ścianie. Także taki jest pomysł, zobaczymy. Chyba, że ktoś by chciał serwetkę, to może napisać, która i tak dalej. Przepiękne. Ta różowa po prostu jest moją ulubienicą. Uwielbiam różowe rzeczy. No i tak, tymi rzeczami, akcesoriami do domu zakończę dzisiejszy haul. Ciekawa jestem, jak się Wam podobały rzeczy, które najbardziej. No powiem Wam, że ten obrus też... Wow! Ja ostatnio nie kupuję często rzeczy do domu, mam bardzo dużo tak zwanych dupereli. Chyba, że coś czasem do sklepu, albo po prostu coś, czego potrzebuję w domu, naprawdę. Ale to coś, ten obrus, no, jest po prostu tak przesłodki. Wow! Kochani, pozdrawiam Was bardzo serdecznie, miłego popołudnia niedzielnego i do zobaczenia w następnym haulu. Być może już z jakimiś też stylówkami projektanckimi trochę. Też mam już rzeczy, bo podzieliłam właśnie zakupy na dwie części, dzisiaj i czwartek. No i zobaczycie je już niebawem. Pozdrawiam serdecznie. Pa!